Pani opowie, jak to jest, jak to było, jak dziecko przyszło i powiedziało, że takie coś dziwnego będzie. Znaczy, moje dziecko to bardzo pozytywnie odebrało i właśnie ten element zmniejszonego stresu jakby tutaj był bardzo ważny, na to zwrócił uwagę. Sam zwrócił uwagę. Tak, tak, tak. I że dla niego to jest dobre, bo oni się będą mniej stresować, jak nie będzie ocen, a będzie im łatwiej się przygotować do sprawdzianów czy klasówek. Także dzieci to widzą i rozumieją, bo to są myślący ludzie, tak jak my. Także może powiem, pozwolę sobie dodać jedno słowo z perspektywy rodzica. Bo to wiem, rozmawialiśmy na przerwie, słyszałam też sygnały od nauczycieli, od pani dyrektor, że wielu rodziców może mieć pewne problemy z akceptacją takiej zmiany. Będzie mniej stopni, będzie trudniej zweryfikować to, czy dziecko dobrze pracuje, czy gorzej. I ja myślę, że tutaj jakby to nie będzie problem w tym, że dość my, rodzice, zaufali Państwu, nauczycielom, pod warunkiem, że będziemy się wszyscy wywiązywać z jakichś powziętych zobowiązań. Jeżeli Państwo chcą jakby przesunąć ten ciężar z ocen liczbowych na ocenianie kształtujące, świetnie. Niech to będzie robione tak, jak się umawiamy, czyli rzeczywiście rzetelnie, regularnie i że będzie jakby ta informacja później dalej żyła, że jak dziecko ma coś do poprawki, to rzeczywiście to będzie sprawdzane, czy poprawiło i jakby kolejna informacja zwrotna, to rodzice się przyzwyczają i zaufają i zaakceptują to. Natomiast gdzieś tam nad tym wszystkim jeszcze jest tak zwany system i tak jak w szóstej klasie, no to my rodzice żyjemy ocenami dzieci, ponieważ one w dużej mierze są chyba najważniejszym elementem rekrutacyjnym do gimnazjum. Więc tak długo, jak te oceny będą miały tak duże znaczenie w różnych momentach życia dzieci w szkole, no to nie ma takiej siły, żebyśmy my ich nie potrzebowali, nie zwracali na nie uwagi. Więc gdzieś tam myślę sobie, że jeżeli to wszystko tak fajnie pójdzie, że system się ten proponowany przez Państwa na tyle rozprzestrzeni, będzie zaakceptowany powszechnie w społeczeństwie, to może odejdziemy od tego jakby uzależnienia kolejnych etapów edukacji stricte od ocen. No i no, tego bym sobie osobiście życzyła.